Prezydentowi Sosnowca z trzecią drogą jednak nie po drodze. Polityczny sojusz Polski 2050 Szymona Hołowni z Polskim Stronnictwem Ludowym w całym kraju ogłosił dzisiaj swoje listy wyborcze. W województwie śląskim kandydaci spotkali się z dziennikarzami m.in. w Sosnowcu, przedstawiając reprezentację tego okręgu. Pośród nich z jedynką radny Kamil Wnuk, tuż za nim Miłosz Motyka z ramienia PSL. Na liście zabrakło jednak Arkadiusza Chęcińskiego. Fatima Orlińska. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński nie będzie kandydował do Sejmu. Przynajmniej nie z ramienia trzeciej drogi, o czym spekulowano od kilku tygodni. Nieoficjalnie mówiło się, że nazwisko prezydenta pojawi się na listach PSL jako kandydata niezależnego. Spodziewano się, że jeżeli prezydent Sosnowca wystartuje z list trzeciej drogi, może uplasować się na wysokiej pozycji. Ta dyskusja jest już zamknięta. To ewentualne poszerzenie trzeciej drogi było zawsze na końcu decyzją obu liderów. Jeśli woli ze strony pana prezydenta do startu z list trzeciej drogi nie było, my i tak będziemy robili wszystko, żeby tu w tym Zagłębiu Dąbrowskim, żeby w mieście był tak silna reprezentacja, żeby uzyskać mandat i jesteśmy co do tego pewni i przekonani. Natomiast gwarantujemy, że i tak będziemy współpracować ze wszystkimi samorządowcami, nie tylko z panem Arkadiuszem Chęcińskim, już w przyszłym parlamencie. Na listach trzeciej drogi w okręgu sosnowieckim znaleźli się przedstawiciele m.in. Dąbrowy Górniczej, Będzina, Zawiercia, Jaworzna i Sosnowca. Z jedynką po mandat poselski pójdzie Kamil Wnuk, sosnowiecki radny. Jako przewodniczący koła chce, aby głos Zagłębia Dąbrowskiego i jego problemy były akcentowane w przestrzeni dużej sceny politycznej. Aby decyzje, które są blisko mieszkańców, od których zależy ich codzienne życie, były decydowane na niższych szczeblach administracyjnych, a nie wszystkie w Warszawie. Nie może być tak, że Warszawa decyduje o kolejności remontu dróg. Nie może być tak, że wschodnia obwodnica GOP i węzeł Kimontów są od wielu lat odkładane z remontem, a 10 tysięcy mieszkańców Sosnowca ma wielkie problemy z dojazdem i odjazdem do pracy w tym samym miejscu. Mieszkańców nie tylko Sosnowca, ale mieszkańców całego Zagłębia Dąbrowskiego. Kandydaci do Sejmu Trzeciej Drogi stawiają na współpracę, podkreślając, że koalicja PSL i Polski 2050 jest tego dowodem. My potrafiliśmy się dogadać i programowo, i osobowo, i personalnie, i organizacyjnie, jak Państwo widzicie. Będzie tych wydarzeń w tym okręgu bardzo dużo. Jesteśmy gwarantem tego, że sprawy Zagłębia Dąbrowskiego będą w Warszawie słyszalne. Pośród liderów na listach trzeciej drogi w okręgach województwa śląskiego znaleźli się również Michał Gramatyka, Mirosław Suchoń czy Piotr Strach.